Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dziś słowem wstępa podjąłem bardzo ważną decyzję, której to używamy po raz pierwszy jednego z wizerunków, konkretnie Drakolicza. I zauważcie, że są tutaj dwa zaklęcia, są dwie inkantacje. Jedna wymaga 47, jedna 46, tak jak ostatnio sprawdzałem, i po dosyć długim okresie decyzyjnym, jak na mnie, czasem jak na mnie nawet krótkim, zdecydowałem, że wezmę sobie włócznia błyskawicy Fortisexa. Błyskawice śmierci odpuszczę, bo właśnie, żeby nie było, to jest zabójca błyskawiczy, które dają śmiertelną zarazę, co okazuje się, że nie działa na większości przeciwników, więc tak, lepszy to jest DPVP. A to zawsze może się przydać, więc bierzemy i mamy w ten sposób nową, wspaniałą inkantację, która działa tak samo jak działał atak tego smoka. I nawet nie będę czekał długo, tylko to aktywujemy zamiast eldeńskich gwiazd, które są i tak 2 na 10. Proszę, zajmuję jeszcze to mniej miejsca nawet, to fajnie. Może uda się coś jeszcze w takim razie tutaj dodać. Co to zaklęcie? Jest to zaklęcie? Ciemność, nie dajcie zbójcy. Nie. Kurczę, nie ma tego. A, jest, dobra, dobra. I tak, teraz kiedy się tym zajęliśmy, to dziś jakie są plany? Powiem szczerze, że niedawno sam nie wiedziałem co, jak, gdzie, kiedy. Ale teraz zdecydowałem, że trzeba zająć się jedną bardzo ważną kwestią. Otóż na mojej zapasowej postaci znalazłem jedną postać też, tak, jednego NPC-a, którego tutaj nie wiem, jakim cudem pominąłem. I tak, dlatego też właśnie dzisiaj chciałbym się tym zająć, żeby zobaczyć, dokąd to prowadzi i tak dalej. Tu gdzieś mniej więcej powinna być ta postać. Jednak o dziwo jej nie ma. No gdzieś powinna być, dziwne. Nie ma to jak być ślepym, oczywiście. Jest, tylko że tutaj, a nie tam. Ale tak to jest, jak się znalazłem to prawie tydzień temu. Do tego czasu się w ogóle nie grało i się nie pamięta za bardzo. Ale tak, to i ona. Żeby nie było, dzisiaj będziemy się za nim ganiać w różnych miejscach, w których ją znalazłem. Jak jest cel tego wszystkiego? Cholera wie. Ale tak, zawsze jakiś wątek NPC-a. Hello? Is someone there? My name is Hayata. And I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shabriri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next. But when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. I tak, jeśli o to wszystko chodzi, to moje pierwsze, że tak nazwę, przemyślenia są takie. Wignogono Shabiririego. Jeśli się nie mylę, nawiązuje do Shabiririego, czyli tego jakiegoś wariata od inkantacji płomienia i tak dalej. Wiecie, tego płomienia szaleństwa. Ale z drugiej strony ona chce stać sztuczką palców, może ma to jakieś lepsze znaczenie, jakieś dobre coś, więc zaryzykujmy. Many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Okej. Mamy nowy gest. I tak, można z nim pogadać. I w sumie to tyle, jak na razie. Więc tak, pierwsze spotkanie zaliczone. Żeby nie było, jak już wspominałem, będziemy ją dzisiaj ganić, bo znalazłem ją jeszcze w paru miejscach, jeśli się nie mylę. W sensie, no na pewno się nie mylę, tylko pamiętam dokładnie wszystkich. Na pewno jest jeszcze jedno. Póki co, nie wykupiłem od niego, mniejsza. Nadal nie mogę mu przekazać kluczyka, jak smutno. Przecież już zwiedziłem Akademię, to po co mi ten klucz? No ale cóż, dobra, nie przejmujmy się tym. I w sumie ja już będę jechał do kolejnego miejsca, gdzie da się znaleźć
I spotkamy się za chwilę, jak już tam będziemy. No, dobra. Powiem wam szczerze, przeszukałem wiele miejsc z tych, które kojarzę i żadnym jej nie znalazłem, więc... Boże, teraz tutaj to powinno być? Czy to jest duch? Czy ja z nimi rozmawiałem, czy nie, bo już nie wiem nawet. Wyjdźcie wszyscy z podziemnych ciemności i słyszcie ofiarę z naszych oczu. Miejmy nadzieję, że dobrze kojarzę cokolwiek. Gdzieś tutaj ona rzeczywiście będzie, bo naprawdę z tych miejsc, które jakkolwiek kojarzę, że to widziałem, to żadnym jej nie było. Dobra, jest. Dobra. Czyli jednak moja pamięć nie jest aż taka okropna. Jest ktoś tam. Would you donate any Shabiri grapes in your possession to me? I'm on a pilgrimage in search of the distant light. And when I eat one of those grapes, I can feel the light in the back of my eyes. Mm-hmm. You're not like the others who give me grapes, are you? They rest their trembling hands upon me. Howling wordlessly, they gently stroke my eyes. Their frail fingers, emaciated. Yet still, they give me the grapes, but you seem somehow firmer. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. No. You are most kind. May the blessing of the Więc jej, super. Udało się. I teraz pora na kolejne spotkanie. Bo jeśli się nie mylę, a jestem prawie pewien, że się nie mylę. Są jeszcze dwa miejsca. I takie, z których wiem, że ona tam jest. Pewnie jest tego więcej i z góry powiem, jeśli ktoś zna jeszcze kolejne lokacje, w których można ją odnaleźć, to proszę mi to powiedzieć, a póki co... okej. Dobrze jedziemy. Mniej więcej. Przy czym... wydaje mi się, że najpierw jest to miejsce, potem jest to ostatnie. Bo to tak dla mnie logiczniejsze. Aczkolwiek może być na odwrót, więc w ostateczności będziemy musieli po prostu tutaj chodzić, się gubić i słyszy chrabąszcza i jeszcze na dodatek taki dziad, no toż, kto by się spodziewał? Okej. No to coś pożytecznego dla wszechświata zrobiłem, poza tym, że tutaj jakiś dziwny wątek. A, i właśnie, jeszcze a propos tego, możemy przedostawać sobie nową moc. A nie, nie możemy, bo oczywiście mnie będzie wytrącał przy każdej możliwej okazji. Okej, dobra. Dobra. Jest to obrażenie podobne do tego, co do tej pory mieliśmy, ale jest właśnie, powiedzmy sobie, o tyle lepsze, że uderza kilkukrotnie i jest zdecydowanie, ten jak to się nazywa, zdecydowanie, wydaje mi się, że szybsze względem niektórych. A póki co pokonano wroga, jej, super. Malutko oraz popiół wojny lodowa włócznia. Okej, dzięki. A tu też jest jakiś duch. Trzy kropki. Rael Kario, czcigodna instytucja oddana badań magii. Czemu zamykasz przed mną drzwi? Czy nie wolno mi przywidzieć kamiennej korony? Nie rozumiem, ale okej. Okej. Teraz tak. Ciekawe, nas tutaj nie było jeszcze na tej postaci, co jest... No, dla mnie mogę powiedzieć tylko tyle wow. I tak, żeby nie było... Celowo nie odpalam tego ogniska, żeby... Czy tam w sumie tego miejsca łaski, żeby potem nie było skarg, że robię za dużo poza nagraniami. I proszę. Tu jest kolejne miejsce spotkania. Would you donate any Shabiri grapes in your possession to me? I'm on a pilgrimage in search of the distant light. And when I eat one of those grapes... Powtarza ciągle to samo. Many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. That aside, I wonder what Shabiri grapes really are. Delectably tender and sweet, yet searing. What a sight they must be to behold. I tak, to jest ohydny moment. Ostatnio nic nie powiedziałem, ale tym razem może powiedzmy. Nie wiem, jak zareaguję. Ja bym tego nie chciał wiedzieć, ale jesteśmy tymi sprawiedliwymi, uczciwymi, więc tak.
That's not possible. Not all of those people. Their own. So those noises I heard were... biedna ona. I'm all right now. Don't mind me. Biedna. I apologize. You only did as I asked. I'll be fine. Think no more of it. I apologize. I'll be fine. Aha. No. To jest głosy. No niestety. Ma coś jeszcze do powiedzenia, czy już nie? Nie, już nic. Okej. Teraz pozostało ostatnie miejsce, które mniej więcej kojarzę. Jednak do niego, żeby się dostać, będziemy musieli skorzystać z tego miejsca. Tak, to jest chyba najszybsza trasa. I powiem wam szczerze, że to jest naprawdę już ostatnie miejsce, w którym je widziałem. Co dalej, jak dalej, to już można powiedzieć nie moja sprawa. I teraz życzę mi szczęścia, bo jeśli mam być szczery, to wiem, że ona gdzieś tu była, ale ni cholery nie kojarzę tak szczegółowo, gdzie, nie pamiętam ani nic tego typu. Może była tam przy tej szalonej wieży, może coś. Ostatnio tu biegałem, nie znalazłem jej, w sumie ostatnio, nawet niedawno. Więc tak, jak się okazało, to nie była ta kolejność. Ale tak, za dużo gadam. Większość nawet bez sensu, więc teraz skupmy się po prostu na zwiedzaniu tego miejsca i odnalezieniu jej. Jeśli chodzi o wrogów i tym podobne rzeczy, to tym się będziemy zajmować później. No chyba, że znajdę jakieś piękne znajdźki, jak tutaj coś. To oczywiście, żeby to brał od razu. No, łuk runiczny. No i takie znajdźki to ja lubię. A ty gin. No, widzicie to? Unikło. Te komary, mucho, ważki są naprawdę okropne. Każdego ataku są w stanie uniknąć. Wskazując mnie na męki ich obecności. Hałasy. Okej. Okay. Tutaj jest przepaść, tym się nie przejmujmy. Dobra, dobra. Zamiast tego szukajmy jej i... A, katapulta. Okej. Okay. To tłumaczę wszelkie hałasy. Ale tak, jak mówiłem, nie przejmujmy się tym na razie, bo i tak damy radę jakoś, jeśli trzeba będzie. I w sumie może lepiej będzie, jeśli bym szybko sam jej tu poszukał. Chociaż trochę to zajmie. Znając życie, więc ja. Po prostu chyba zaraz zrobię cięcie. Chociaż nie, dobra, jeszcze nie, bo mam tu jakieś znajdźki, których wcześniej nie ruszyłem, a jak nie ruszyłem jakichś znajdziek, to... Oczywiście, że muszę je ruszyć tutaj i mamy kolejnego rycerza, który tym razem ma jakąś magiczną aurę na miecz, nakładaną. Ale tak, zanim się nim zajmiemy, to chyba lepiej pozbyć się najpierw czarodzieja, który sam w sobie groźny nie jest, ale jest irytujący, co najmniej. Mhm, tak. 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 Oczywiście, oczywiście. Dobra, pokonany i nie ma żadnej nagrody. Można było się spodziewać i... Czy to jest kolejny raz? Chyba? Nie, dobra, wydawało mi się, że to jest tylko posąg. Nie, nie wydawało mi się. Kolejny raz mam do czynienia z tym jeźdźcem. No cóż, w takim wypadku rozpoczynamy pojedynek. Akurat pokonywanie nocnej kawalerii, jak zauważyłem, to jest rzecz, która daje naprawdę ciekawe, co najmniej nagrody, więc warto po prostu, wiecie, z nim walczyć. Nawet jeśli nie dla nagród, to dla samej satysfakcji z pokonania ich. Nie są jakoś szczególnie trudni, jeśli się ogarni trochę swoje metody. Okej, zaraz konia nie będzie miał. Może. Mhm. Dobra, chodź tutaj i... Nie, no, nawet nie zdążyłem tych szponów bestii zarzucić. Dobra. Zrzucony, przewrócony i jeszcze tak... Wiem, że jestem overleveled, nie musicie mi o tym mówić, ale... No,
tą satysfakcję mam z tego, że ich teraz znajduję i jakkolwiek się ich pozbywam. A tej nagrodą jest polowanie na olbrzymy, pokój wojny oraz glewia nocnego jeźdźca. Brońkę od razu zobaczę. Popiół wojny jak na razie. Nie wydaje mi się, żeby był czymś niezwykłym, więc może kiedyś indziej sprawdzimy. I tak, tutaj nie mamy wystarczającej siły. Okej, taki moveset jednoręcznie. Okej, nie najgorszy. No, muszę przyznać, naprawdę nie najgorszy. Wręcznie też tego typu. Okej. Może być, może być. Ej, teraz kiedy się już pozbyłem tych wszystkich rzeczy, to pozwólcie, że naprawdę je sam poszukam, bo jestem pewien, że to gdzieś tutaj było, ale gdzie to, ni cholera, nie wiem. Okej, jeszcze nie znalazłem, ale za to okazuje się, że znów zapomniałem jakieś miejsce aktywować i w ogóle jej, i tak dalej. Ja nie wiem, jaki mogę być taki nieogarnięty w ogóle. Pod tym względem przynajmniej, tak, mam święte łzy, mam jakieś inne rzeczy. I zaraz lepszymy butelki, żeby nie było. Ale zanim to, to jeszcze, a weź może pochodnie przy okazji i szukajmy czegoś tu w okolicy. Prawdopodobnie ona gdzieś tutaj była. Skoro nie mogę jej znaleźć, a znaleźliśmy taki kościół. I dobra, jej tutaj nie ma, ale jest za to handlarz, jej. Równie wspaniała rzecz. Przepisy nomadów 13. Co my tu mamy? Kościana strzała, kościan bełce. Nic wspaniałego, ale i tak wezmę. O. Też wykupię. I idziemy dalej. Kurczę, czasami chciałbym, żeby moja pamięć nie była aż taka dziurawa. Że mija tydzień i niektórych rzeczy już nie pamiętam. A z drugiej strony to jest też, nie będę ukrywał, strasznie dziwnym. Są sprawy, które pamiętam dobre lata. Albo nawet mogę powiedzieć sprawy z pełną premedytacją, że ich nie zapominam. A, my tam idziemy. A, dobra, to tam nie trzeba. Ale wracając. A są takie rzeczy jak to, które zapominam od razu. No cóż. Tam raczej niczego pewnie nic nie było, więc możemy iść tutaj i po prostu szukajmy dalej. Jeśli znajdę, to się spotkamy, jak już mówiłem. Okej, wiecie co, moje poszukiwania to nie mają żadnego sensu. Ona tutaj siedzi. Oj, szczerze tego nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, więc powiedzmy, że po prostu pogadam z nim jeszcze raz. Is that you over there? I've gleaned something very important indeed, thanks to you. The reason why it was eyes I had to eat. The distant light is far and frail, so faint it can't be seen by the naked eye. But with everyone's eyes together, it appears. Finally, it all makes sense. I'm certain now. I will be a finger maiden. I've gleaned something very important. I'm certain now. Okej. Super. Super po prostu. I czy teraz łaskawie pójdziesz tam, gdzie cię ostatnio widziałem? Tam w sumie w okolicy tego miejsca. Dziękuję. I ja teraz musimy znowu jej szukać. Nie wiem, ile mi to zajmie, ale ja po prostu chcę wam to pokazać, bo naprawdę? Czemu ja muszę być taki zapominalski? Ach. Hello. Is that you over there? Have you ever heard of fingerprint grapes? They're special grapes which only grow on those who've been clasped by the burnt fingers. I would truly love to try one. The distant light seems far closer than before, but I can't sense a thing from the usual grapes anymore. Please, could you donate a fingerprint grape to me? Without one, I don't know. I feel like I might go mad. Dobra. I tutaj mogę wam wprost powiedzieć, co się dzieje dalej, już nie wiem. Bo na tamtej postaci nie miałam tego czegoś, ja niestety nie pamiętam nawet, gdzie się to zdobywało, więc no.
fingerprint grape. Tried and true. What a wondrous thing. A fingerprint grape. Oh, how sweet. Yet, how it burns. Thank you. I've composed myself again. May the blessing of the fingers be upon you. Thank you. From the bottom of my heart, I'm sure I'll be a finger maiden. Thank you. I'm sure I'll be a finger. No. No. I to tyle. Okej, okay, spodziewam się, że może usiądziemy i coś jeszcze nam powie, ale wygląda na to, że to tyle, więc jeszcze raz my co teraz? Bo powiem wam szczerze, spodziewam się, że będzie coś więcej, może dłużej mi to zejdzie, albo cokolwiek, a... No cóż. Skoro to już po wszystkim, to może tym razem... Byłem tutaj? Nie wiem. Wygląda jak jakaś dziura, więc... Niech będzie, że idziemy do dziury. Zobaczymy, co tam jest. I zawsze jakiś cel na tego odcinka będzie. Okej. No i jedziemy. Tylko teraz, czy chcę walczyć tym mieczem, czy może pora zmienić sobie broń znowu na coś innego? Wiecie co? Wróćmy do naszej klasycznej broni. Jakoś tak się za nim stęskniłem. Owszem, miecz jeden i drugi są szybsze może. Może biją lepsze obrażenia w jakichś tam sytuacjach. Ale jednak, no... Jest tylko jedna prawdziwa broń, z której mogę korzystać. Jako głównej broni. Tak... Bez żadnego żalu i niepewności. O, a... Jak tam zejść w sumie? Nie... Błagam, nie. Okej, okay, czyli tędy się tam nie dostaniemy. A cóż, to zobaczmy może te tutaj ruinki, czy coś. Nie, żeby to miało jakieś większe znaczenie, ale... No. Możemy ich... szukać, posprawdzać, zobaczyć. Kościół pomniejszego złotego drzewa. Przepis misjonarza 4. Od razu zobaczymy, co tutaj... one oferują, żeby potem nie było, że nawet nie wiem, co biorę. Święty cmar ze sznurkiem, strzała ze świętej kości. I był ze świętej kości, okej. Nie wydaje się, że to było coś wielkiego, ale dobra. I co my tu mamy? Pieczęć złotego porządku? Ale jedna nowa pieczęć. Nie mówcie tylko, żeby to zaraz żałował i... Wzmacnia inkantacji fundamentalistów. Wymaga wiary i inteligencji. Okej, okay, no fajnie, że znaleźliśmy, ale... Nie jest to raczej nic, jak to się nazywa, dla mojej postaci, więc tak. Wsiądziemy tutaj, a nuż może coś się stanie i... Porozmawiaj z Meliną? Ja, a to ciekawe. Dawno jej nie widziałem. Linger here as well. Shall I share them with you? No możesz, czemu by nie? America's own words. I declare mine intent to search the depths of the Golden Order through understanding of the proper way. Our faith, our grace is increased. Those blissful early days of blind belief are long past. My comrades, why must ye falter? Okej. Okej. Naprawdę nie wiem, co więcej mógłbym powiedzieć. Po prostu okej. W sumie nawet nie wiem, czemu przyglądam to wszystko. Dobra, starczy tego. Dzięki za opowieść. Fajnie, że tutaj się przesiedliśmy, ale jak widać nic z tego nie ma, więc jedziemy gdzieś indziej. W jakieś
nowe miejsce, lepsze miejsce czy coś. W poszukiwaniu teoretycznie zejścia do tej dziury. A tutaj co mamy? O, znowu ten przeciwnik. Okej, to gin. Karwasza strażnika, jak miło. Natomiast to nie jest miłe, moim zdaniem, to, że tak padają szybko. Naprawdę to jest uwłaczające dla mnie. Zacząłem się naprawdę bać znowu, że ta lokacja to już dawno powinna być przeze mnie zwiedzona. Teraz z drugiej strony są tutaj też większe wyzwania i... Okej, dobra, widzę to. Chyba mamy zejście do miejsca, w którym teoretycznie jest to dziura. I niestety kolejny świece, ten nie jest świecący, tylko ten niewidzialny chrząszcz. Nie lubisz niewidzialnych chrząszczy. Okej. Ale wiecie co, mam jeden pomysł, jak można się go pozbyć. Nie wiem, czy to zadziała. A tak, jeśli będzie wracał, a musi kiedyś wracać, to zarzucimy tą błyskawicę. Nie ma gościa? Bardzo, ale on gdzieś musi być. Dobra, wraca. Nie zniszczyło go. Naprawdę go to nie zniszczyło? Okej, będzie zawracał. Za chwilę chyba. Dobra, to teraz rzucamy. No, nie, bez jaj. Naprawdę. Ja nie lubię tych chrząszczy. Naprawdę nie wiem, jak w takim wypadku na nie polować, skoro nawet takie rzeczy nie działają. No cóż. To ten, ja może się tym tutaj zajmę, jakoś. No widzicie, po prostu... Moim zdaniem tych chrząszczy nie powinno być, to jest największy gunwo, jakie istnieje. Ale dobra, się skupię, naprawdę muszę upolować tego chrząszcza. Dobra, udało się. Tym razem. I tak, był wojny modlitewne uderzenie, jakiś święty i tym oto rapierem, jego mocą się udało. W końcu. Powiem szczerze, zajęło to zdecydowanie dłużej niż bym tego chciał. Ale tak, nie przejmujmy się tym póki co, zamiast tego jedźmy do groty. Róbmy coś przyjemnego, pożytecznego, a nie tylko się wkurzajmy na chrząszcze i inne rzeczy. Tak. Po prostu skupmy się na tym wszystkim. Oczywiście tutaj konia nie wpuszczą i... Tego co widzę, jest to kopalnia. A kopalnia pewnie oznacza to samo co zawsze. Znaczy mówiąc, mnóstwo kamyczków, których potem nie użyję. Chociaż może ta będzie inna i tutaj będą kamyczki, których użyję. Typu dziesiątka, kilka ósemek, dziewiątek. Tego typu rzeczy. No byłoby miło. To było dosyć oczywiste, że jak nie ma przejścia, tutaj będzie jakieś iluzja. I tak, zapieczętowany tunel. Okej, zapieczętowany tunel. Idźmy więc. Okej, kosa się od nich odbija. Nie jest to jakiś wielki problem. Jednakowoż... Właśnie, zobaczymy, czy mogę kosy i miecz jednocześnie nosić bez przeciążenia. Mogę, dobra. Jednakowoż w tej sytuacji to lepiej będzie właśnie z miecza uderzyć. Pamiętam, że miecz się od nich nie odbija. Więc to jest pierwsza zaleta miecza nad kosą w tej sytuacji. A druga rzecz taka, że tak... Oni są chyba podatni na ogień, to teoretycznie mieczem może szybciej ich będę eliminował niż kosą. Ale tak, a tutaj co mamy? Dzwonek kulisty górnika Kowala 2? Okej, dzwonek kulisty górnika Kowala 2. Aż to zobaczę. Bo dziwna nazwa górnika Kowala. Podejrzewam, że wiadomo co będzie, ale... Buchowy kamień Kowalski 3-4. Okej. Wniosek następujący. Od tego momentu możemy wszystko, bez wyjątku, ulepszyć na kamyki zwykłe 4. Ale nadal czwórki to już dawno powinienem chyba zrobić, patrząc na to ile ich... Może nie tyle co mam, co teoretycznie mogę zdobyć. Okej, biją nawet przyzwoicie. Jak na takich słabych wrogów i... A, właśnie, zapomniałem się o tym wspomnieć wcześniej, ale...
A ja wróciłem do starego układu 9-4, jeśli chodzi o butelki. Kamień piątka, okej. Kamień piątka. Nie potrzebuję go pod żadnym względem na razie, ale jeszcze się przyda. Jestem pewien, że wiecie, ostatecznie, jakby to najłatwiej określić, no w końcu znajdę coś, co wymaga zwykłego kamyka do ulepszania, a z czego bym chciał korzystać. Bo jeśli nie, to niestety będzie spory deficyt kamyków pewnie przez jakiś czas. Patrząc na to, że tak, jak to się nazywa? Wszystko bez wyjątku mnie póki co jest na te ponure kamienie, czy jak się to tam nazywa. I teraz tak, czy tutaj jest przejście dalej? Nie. Lita skała tutaj, też lita skała. I co, to tyle? Nie ma niczego więcej? O, dobra, jest, na szczęście. Nie byłem aż takim jopem. Jest winda, okej. W takim wypadku trzeba obserwować, czy nie ma tu jakichś takich okazji do schodzenia powoli. Są korzenie drzewa, są inne rzeczy. Ale nie wydaje mi się, żeby to było coś z tych takich wymagających zeskakiwania dodatkowego. I teraz tak, tutaj pewnie dalsze przejście, oczywiście. Tak, jakiś przedmiocik, którym jest Zutryn 5 i pewnie dalsze przejście. To już nawet... Jakby to łatwiej powiedzieć. To nawet już nie jest takie zaskakujące. Nadużywałem tego po prostu w tym miejscu. Teraz tak, to można zejść drabiną spokojnie niżej. Ale zanim drabiną spokojnie niżej, to jeszcze warto by było tutaj właśnie pochodzić korzeniami może, poszukać czegoś. Jakiegoś szczęścia we wszechświecie czy coś. Gin. Gin. Też gin, gin. 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 I ty też możesz się zginąć. Jeden trupek tam spadł, ale nie przejmujmy się tym za bardzo. Po prostu idźmy, szukajmy. I gin, gin. Dobra, kamienny klucz miecza, czyli klucz kamiennego miecza. Mniejsze teraz od nazwy. Ważne, że jest, fajnie, że jest. I teraz tak ostrożnie po tym korzonku, żeby dojść tutaj. Barnowona, złota łapka. I znowu ten zły niedobry dziad, więc gin. Super. Możemy iść dalej. Posąg. Nie rozumiem. Jest tam jakieś przejście dalej, jakiś przedmiot, a gra mi nie pozwala po prostu tam iść, bo nie. Nie. Ale cóż, jeśli taka jest jej decyzja, to niech i tak będzie. Zeskoczę sobie normalnie tam i pozwiedzamy to miejsce. W przypadku... Oczywiście. Jeśli są jakieś bestie, których nie lubię, to oczywiście też muszę się objawiać. Tak, najpierw jeszcze pozwolić mi tego dziada. I teraz szybko butelka. Prawda, jest dwa. Ciekawe miejsce jest dobrze oświetlone. I teraz zobaczmy, czy uda mi się może w ten sposób. Oj, tak, dobra, to było piękne. Piękne zagranie, jednym zaklęciem. Tak, pokonany. Dostajemy za to coś, pewnie niewiele. Nie. Tutaj trzeba było ją wykorzystać do zniszczenia posągu. Nie. No cóż, to ten, ja może tutaj szybko pójdę, się tym zajmę. Wiem, że trochę to mi czasu zabierze, ale... Ponurka mi 5, miło. Ale tak... chcę po prostu to rozwalić, zobaczyć co i jak. Dobra. Więc no, widzimy się za chwilę, jak już się tym zajmę. Na spokojnie. No dobra, jestem. Statua tutaj. Przeciwnik tu. Ej, będzie śmierć pewnie przez moją głupotę teraz. Będziecie. Nawet jeśli nie, to nie ma szans, żebym przeżył. A nie, dobra, przeżyłem. Jakoś magicznie. Okej, dobra.
No to teraz tylko full focus, żeby nie paść. Tutaj w jakiś głupi sposób. No, znowu? Naprawdę? Aj, powiem wam szczerze, że to... Łatwo tu będzie o zgona. Coś tak czuję. Okej, ale tak spokojnie, spokojnie. Aktywujemy to, może. Nie, oczywiście, że nie. Po prostu mi przerwie to zaklęcie od razu. Dobra, spokojnie. I teraz może się uda. Nie, nie, nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Chociaż... Może? Dobra, dobra. Wiem, że mogą tutaj walczyć pewnie w lepszy sposób, ale... Jakbyś tak chciał w ten, więc niech i tak będzie. A teraz już tak poważnie rozwalone i co tu mamy? Kamienie kowalskie 6. A... Okej, okay, ciężko mi powiedzieć, żeby tu było coś nie tak, czy coś, ale nie spodziewałem się może czegoś trochę... Ciężko powiedzieć lepszego, ale innego. No cóż, na pewno skorzystam z kamieni szóstek, tylko teraz czemu nie mogłem... Dobra, już mogę, już mo... Nie, nie mogę. Co jest z tą drabiną? No, dziękuję, wreszcie. Wreszcie. No, więc teraz, kiedy już to mamy sprawdzone, to jeszcze trzeba tylko przemyśleć ostatnią kwestię. Inaczej mówiąc, jak się dostać tam dalej? Te korzenie mówią mi wprost, że nie chcą mnie tam. Oczywiście jakieś metody pewnie są. Bo... No, problem taki, że nie wiem jak. Chyba, że to było oczywistsze. Jestem jełopem. Po prostu jestem jełopem. Zamiast pomyśleć, to ja się tutaj stresuję tym, że są korzenie. No cóż, dobra. Teraz może będzie lepiej. Zobaczymy, dokąd to prowadzi. Podniesiemy wszystkie jakieś te skarby, nagrody, czy cokolwiek to by było, nie było. Przy okazji najlepiej nie ginąc i... Jest to stary kieł. Nic aż tak szczególnie cennego. Ale nadal fajnie, że to mamy. Lepiej mieć niż nie mieć. Dobra, tu znowu kamienie sanktuarium i fragmenty ruin. Czyli też nic wyjątkowego. Okej. Okej, znajdźka, którą jest dużo dwa błysk kamienia. Znowu coś, czego nie potrzebuję nawet. No ale hej, co ja będę narzekał. Ważne, że coś mamy. I kamyczek. Teraz tak, tu jest dużo... chciałbym powiedzieć jakiś przeszkodzajek, ale... Najwidoczniej nie tylko przeszkodzajek, a więcej nawet rzeczy. Okej. Okay. I jesteśmy... w jakimś... korzeniu spadku. Nie ukrywam, nie podoba mi się to miejsce. Łatwo tutaj spaść tak na swoją śmierć, ale... Z drugiej strony przynajmniej można poszukać kamyków. Czy coś... Kurczę, tam już nie dostanę. Idąc w tę stronę chyba? Chociaż? Nie, dobra, udało się. Elektryczny smart, naprawdę. Wiecie, nie, żeby to było coś złego, no ale... Istnieją dużo przyjemniejsze rzeczy do znalezienia niż elektryczny smart. Mhm. Dobra, teraz ostrożnie tutaj. Nie widać niczego więcej, więc tak... Jeśli nie widać, to można zrobić tu. Unik, żeby nie zginąć. I co by to było? Złoty run 9. Miło, miło. W szczególności, że dzisiaj używałem trochę tych potężniejszych runów w tym odcinku. W tym przed odcinkiem, właśnie, żeby móc od razu używać włóczni. Ale tak, nie przejmujmy się tym i w sumie gdzie my jesteśmy dalej? Tam jest jakieś przejście w jedną stronę, a tu jest tak jakby dalej? Nie, dobra, nic nie ma. Czyli to jest takie po prostu sekretne jakieś jakby... Nawet nie, dobra, nawet nie tylko sekretne, co po prostu i... Onyxowy władca. Kojarzę tego dziada. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym. No, nie najlepiej. A, ja się kogoś jeszcze zastanawiam, czemu dajmy na to siedzę teraz tak sam tutaj i w ogóle nie używam mojego
super kolegi. Odpowiedź jest prosta, stwierdziłem, że chcę spróbować jak najwięcej sukcesów odnieść samemu bez mojego super kolegi. Więc no, po prostu będziemy spamić teraz w magię czy coś i walczyć samemu. Nawet kosztem ewentualnie powtórki. I dziab. I tak, wiem, że nadal używam tego OP-mieczyka, ale... Ale tak. Elka była, powiem wam szczerze, dosyć prosta może? Nie powiem, żeby jednak była za prosta czy coś, bo co to tu nie? Póki co tak. Wielki miecz onyksowego władcy. Wielki miecz onyksowego władcy, gdzie my to mamy? Tutaj, zakrzywiony wielki miecz. Inteligencja. Okej. I można się tu wyteleportować albo pójść gdzieś dalej. Po co się teleportować, lepiej pójść właśnie przed siebie, zobaczyć co dalej i wiecie, może odkryć jakieś wielkie sekrety tej krainy znowu. Jej. W ogóle. Wygląda no to, jakbyśmy spotkali kolejną wieżę. I tak, no to jest boska wieża zachodniego Altus. Czegoś tak. Boska wieża zachodniego Altus, okej. I idziemy. Zamknięte na głucho. Okej. Jak zamknięta, to zamknięta. Nie będę się kłócił. Chociaż wiecie, co to oznacza prawdopodobnie? Jest tu gdzieś jakieś sekretne przejście. Jestem tego prawie, że pewien. Ale tak, na razie się tym nie przejmujmy aż tak. Jeszcze się znajdzie jakaś trasa na pewno. A na ten moment w sumie... My co dalej? No i mógłbym zakończyć odcinek nawet, więc... Może to dobry pomysł? No, w sumie. Czemu by nie? Możemy tym zakończyć odcinek, chociaż... Jest jeszcze jedna sprawa w sumie, którą chciałem poruszyć. Niestety, patrząc na mapę, nie jestem w stanie tego zlokalizować. Ale pamiętam, że tu gdzieś jeszcze właśnie... Zwiedzając też wcześniej, widziałem jakiś inny kościółek, który... Moim zdaniem warto byłoby odwiedzić, wiecie, dla samego ulepszenia butelki, więc... Może ja po prostu go poszukam, czy nawet inaczej, sprawdzę na mojej drugiej postaci, gdzie on był i... Jeszcze w tym odcinku odbierzemy to, póki pamiętam o tym wszystkim. Dobra, mniej więcej jest to tutaj, więc... Się tam damy. I najszybciej będzie w sumie... W sumie stąd, dobra. No to lecimy. I tak... W sumie, jak już tam będziemy, to będzie można spokojnie zakończyć odcinka. I dla ciekawa sprawy miałem korzystać z kosy, znowu przerzuciłem się na tamten miecz. A cóż. Tamten miecz po prostu jest zbyt kuszący. Chociaż sama w sobie kosa też jest potężna i wspaniała. No ale dobra. Zaraz mu dotrzemy, mniej więcej w to miejsce. I tak, dokładnie. Dokładnie tak jak chciałem, więc... Oto jesteśmy. Odbierajmy co mamy odebrać i... Teraz będziemy dalej. Więc najpierw święta łza, a teraz... O! Siebie się tu nie spodziewał. Seems I am no match for you, but I've learned a thing or two myself. You see, I've sliced the finger off. Please. Please, Eleonora. Yield to the cis blood no longer. Do not stain the immaculacy of your sword. Your flesh. Okej.
Okej, jakby to powiedzieć, wow. Dobra, trafiona. Nie będzie to ciężka jakaś walka, ale wyglądało tak, jakby Jura padł. Więc pokonała go. A my pokonamy ją. I tja, zanim ktoś powie, nie udawaj, że o tym nie wiedziałeś, czy coś, to żeby nie było tą walkę już, może nie tyle, co osobiście doświadczyłem, co widziałem ją. Więc spodziewałem się, że może w końcu się pokaże, ale jego się tu nie spodziewałem, to tak mówię 100% szczerze. Ze wszystkich rzeczy wiedziałem, że jest jej łza, bo sam ją ostatnio podniosłem. Tą walkę widziałem tutaj. U jednego znajomego jak raz wlazłem po prostu na głosowy i no akurat z nią walczył. Ale nie wiedziałem, co ją triggeruje. Ja tutaj proszę. Jura leży. We krwi, tak jakby. Nie wiem, czy zemdlał, czy nie żyje. Tak czy jak smutna sprawa. Mamy jego broń i pokonaliśmy też tamtą, co jest zaskakujące, bo w sumie kojarzymy tą walkę jako trudniejszą. Co my tu mamy w ogóle? Rzewcowe ostrze Eleonory. Siła 12, zręczność 21, mistycyzm 19. Obrażenia fizyczne i ogniste. Nagromadzenie krwawienia. I podwójne naginata wykuta w krainie czcini. Broń, którą posługuje się Eleonora. Fioletowy krwawy palec. Jej mistrzowskie umiejętności szermiercze były tak duże, że jej ataki porównywały nowy do wiru. Lecz teraz jej dziedzictwo jest splamione przez przeklętą krew. Aż zobaczę sobie, jak to działa. Jako ostrze. Okej. Okay. Jak tak patrzę na te tutaj ataki, to wydają się podobne do tych takich podstawowych z tym ostrzem. Tak, chyba podobne do podwójnego ostrza takiego typowego. Tak, dużo się to nie różni. Co, żeby nie było, dla mnie jest wielkim plusem, bo żeby nie było, lubię po prostu moveset podwójnych ostrzy. Natomiast jeśli chodzi o sam ten tutaj właśnie weapon art, czy umiejętność, czy tam Ash of War. A tu właśnie nie do końca wiem, jak on działa. Tutaj takie fajne coś. A, dobra, jeśli kliknę jeszcze raz, to po prostu wtedy postać unika. Wiecie co, fajna broń, jeśli bym kiedyś miał grać pod mistycyzm. A co za tym idzie, prawdopodobnie połączyłbym to z inkantacjami smoka. Ale tak, natomiast jeśli chodzi o drugą broń, którą dostaliśmy tutaj, to widziałem Nagakiba. Okej, okay. Nie bije to dużo. Głównie dlatego, że ono nie ulepszone, a moje statystyki też są nie najlepsze z tego, co widzę. Katana o wściekle długim ostrzu, ulubiona broń Jury, łowcy krwawych palców. Przypomina wzmocnioną włócznię, a jej imponująca długość, czy imponującą długość można dobrze wykorzystać podczas potężnych pchnięć. Umiejętność przebijający kieł, umiejętność łowcy krwawych palców Jury. Trzymając ostrze poziomy wykonaj potężne pchnięcie, którego nie można zablokować. O, okej. Okej. Katana. Bardzo długa i w ogóle. Wiecie co? Wiecie co? Wracamy do okrągłego stołu. Jura padł w bitwie, ale taka katana długa, piękna. Wydaje mi się, że mogłaby być też moim jakąś broń zapasową. A jeśli nie, to chociaż ulepszymy to ku chwale Jury. No i ku chwale tego, że w końcu będę miał jak użyć swoich kamyków zwykłych. Ale tak, chociaż dobra, wiecie co, ja już to zrobię sobie poza nagraniem. A póki co już naprawdę wam dziękuję, bo to za długo trwa. Mam nadzieję, że wam się podobało i jesteście zadowoleni z tego, co udało się dzisiaj zrobić, chociaż moim zdaniem jest to nadal niewiele. A póki co to tyle, więc trzymajcie się i hej hej!